7 osób nie żyje, jedna w ciężkim stanie. Doszło do zatrzymania krążenia. To zatrzymanie krążenia było skutkiem podtopienia w gnojówce. Właściwie chyba tak to można nazwać. Automaty z jednorazowymi alkotestami. Jest szansa, że uratuje się, nie wiem, jedną osobę, mniej wypadek, jeden może śmiertelny, może w ogóle mniej wypadków w Zielonej Górze. Odpowiedzialność zamiast mandatów. Najważniejsze jest to, żeby właściciel znał swojego psa. Jeśli uważa, że ten pies może stanowić zagrożenie dla kogoś, to niech założy ten kaganiec. Kronika Lubuska, Łukasz Kiwiński, witam Państwa, a zaczynamy od tragedii, do jakiej doszło przed południem w miejscowości Karczówka. Podczas czyszczenia szamba jedna z osób wpadła do środka. Z pomocą pośpieszyły kolejne. 7 z nich utonęło w zbiorniku. Prawdopodobnie 4 z 7 osób, które zginęły, to rodzina. Z informacji, jakie otrzymaliśmy, wynika, że na miejscu stężenie siarkowodoru było tak silne, że osoby, które zbliżały się w okolice tego szamba, natychmiast traciły przytomność. Na miejscu przez kilka godzin pracowało 8 zastępów Straży Pożarnej i 6 karetek. O szczegółach Waldemar Kak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W gospodarstwie rolnym, dużym, znajdował się zbiornik na nieczystości, czyli szambo, o pojemności około 150 metrów sześciennych, także bardzo duży zbiornik. I w godzinach porannych jedna z osób rozpoczęła tam proces czyszczenia, wypompowywania tego szamba, trudno na chwilę obecną powiedzieć. I teraz też tego nie wiemy. Czy się poślizgnęła, czy w wyniku skażenia powietrza oparami z tego szamba straciła przytomność, w każdym razie wpadła do środka. Kolejne osoby, które były świadkami tego zdarzenia, podbiegały, aby udzielić pomocy, a stężenie na miejscu siarkowodoru było tak duże, że po 2 oddechach traciły przytomność. I takim prawem w serii jedna za drugą osobą spadała do tego szamba i ludzie po prostu utonęli. Także utonęło tam kilkoro członków rodziny. Kto? I tego jeszcze dokładnie nie wiemy. I świadkowie, którzy pracowali bodajże przy naprawie elewacji, którzy widzą zdarzenie, też chcieli udzielać pomocy, podchodzili na miejsce. No to pary były tak trujące, że tracili przytomność, przewracali się, wpadali do szamba i po prostu utonęli. I zostajemy przy tym temacie. Jedna z osób, które wpadły do szamba, około 45-letnia kobieta, przebywa w zielonogórskim szpitalu. Trafiła tam dzięki szybkiej akcji ratunkowej pogotowia lotniczego. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Pacjentka trafiła do nas do szpitala, przetransportowana przez zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji, które uzyskaliśmy od zespołu, wynikało, że doszło do zatrzymania krążenia. To zatrzymanie krążenia było skutkiem podtopienia w gnojówce. Właściwie chyba tak to można nazwać, zbiornik z odchodami zwierząt. Taka informacja przynajmniej do nas dotarła. To jakby się potwierdzało w wyglądzie pacjentki, także pacjentka wymagała oprócz pilnych działań tak ratunkowych z naszej strony, czyli stabilizacji układu krążenia i oddechowego, przede wszystkim, że dekontaminacji, czyli oczyszczenia z tych wszystkich zanieczyszczeń z tego zbiornika. Po wykonaniu tych czynności stabilizacji około 2 godzinach została przekazana oddział intensywnej terapii. Wieloczynnikowe jest zdarzenie. Jedna rzecz to jest zanurzenie dróg oddechowych w cieczy. Druga rzecz to jest działanie gazów, które wydobywają się ze zbiornika. Trzecia to samych tych cieczy, które mają charakter właściwie też substancji toksycznych. Po tragedii w Karczówce wojewoda lubuski Jerzy Ostrołuch uruchomił procedury w związku z sytuacją kryzysową. Strażacy już zakończyli pracę na miejscu zdarzenia. Wypompowano zawartość szamba. Nie odnaleziono więcej ciał. Psychologowie otoczyli opieką dzieci ofiar. To informacja, która dotarła do nas nie tak dawno. To rodzeństwo w wieku 9 i 7 lat w wyniku zdarzenia stracili oboje rodziców oraz rodzeństwo w wieku 2, 4 i 5 lat w wyniku zdarzenia zginął ojciec dzieci. To wnuczęta mężczyzny, który jako pierwszy wpadł do szamba. Na pomoc ruszyli mu 2 synowie i żona jednego z nich, następnie 2 mężczyzn, którzy na terenie gospodarstwa ocieplali ścianę jednego z budynków. Jako ostatni pomoc chciał nieść 17-letni chłopak, pracownik gospodarstwa rolnego, na terenie którego doszło do tragedii. Zielonogórskie ulice do remontu. Z początkiem sierpnia kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ulicach Zjednoczenia, Botanicznej, Zachodniej i Wyszyńskiego. Ruszą drobne naprawy. Dziury mają zniknąć dzięki tak zwanym nakładkom. Uzupełnienie asfaltowych ubytków będzie kosztować 500 000 zł. Na Batorego jak w ulu.
Drogowcy wymieniają asfaltową nawierzchnię, na odcinku przy Oszołu pojawił się też nowy chodnik. Ciężki sprzęt, który pracuje na Batorego, wprowadził spore utrudnienia. Z trudnościami muszą poradzić sobie nie tylko kierowcy. Jak się spaceruje po placu budowy? Ciężko. Remont kolejnego odcinka Batorego i przebudowa trasy północnej to największe roboty drogowe prowadzone w tej chwili w Zielonej Górze. Koszt modernizacji północnej obwodnicy miasta to blisko 30 milionów złotych. My połączyliśmy dwa zadania. Biuro Inwestycji i Zarządzania Drogami nie zapomina również o mniejszych doraźnych remontach. Oprócz rejestru strategicznych dróg w magistracie przygotowano również listę mniejszych ulic, które wymagają naprawy. Inspektorzy wytypowali te fragmenty ulic, które są w najgorszym stanie technicznym i te ulice będą poddane remontowi. Magistrat na doraźne remonty, czyli zastosowanie tzw. nakładek na asfalcie, przeznaczy 500 000 zł. W sumie do załatania wytypowano łącznie powierzchnię ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ulice, na których nakładki pojawią się w pierwszej kolejności, to Botaniczna, Zjednoczenia, Zachodnia, Kupiecka i Wyszyńskiego. To jest kilkanaście ulic. Szczegółowy wykaz jest załącznikiem do przetargu, także jak mieszkańcy chcieliby zweryfikować te fragmenty, to też odsyłam na stronę BIP-u. Prace mają ruszyć z początkiem sierpnia. Kierowcy oczywiście będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W najbardziej newralgicznych punktach zostaną wyznaczone objazdy. Wybory do sejmiku i powiatu w listopadzie, przedłużona kadencja rządzących miastem i gminą oraz tymczasowe rządy ministerialnego komisarza. Tak w skrócie przedstawia się sytuacja lokalnych samorządów w przypadku zgody Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na połączenie miasta i gminy Zielona Góra 1 stycznia 2015 roku. W tym wypadku wybory prezydenckie nie odbędą się w listopadzie, a w terminie wyznaczonym przez premiera do 90 dni po noworocznej fuzji. W przypadku połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2015 takie plany są, jeżeli chodzi o miasto na prawach powiatu Zielona Góra i gmina Zielona Góra, będzie obowiązywał artykuł 390a kodeksu wyborczego, który mówi, że w przypadku rozwiązania rad na skutek zmian w podziale terytorialnym kraju wyborów nie przeprowadza się, jeżeli miałyby one przypadać do 6 miesięcy przed rozwiązaniem rad. Co miałoby nastąpić z dniem 1 stycznia? W tym momencie, do czasu wyboru nowej rady po nowym roku, organy funkcjonują w dalszym ciągu. Jeżeli natomiast nie będzie połączenia, czyli nie będzie decyzji ministra cyfryzacji o połączeniu, wybory odbywają się w sposób normalny w starym podziale, czyli odrębnie miasto na prawo powiatu Zielona Góra, odrębnie gmina Zielona Góra. Jeżeli nastąpi połączenie, do momentu połączenia organy jednostek samorządu terytorialnego funkcjonują. Po połączeniu zostaje powołana osoba pełniąca funkcję organu nowej jednostki, wyznaczona, wskazywana przez wojewodę, a powoływana przez prezesa Rady Ministrów. I ona będzie przygotowywać i przeprowadzać wybory w tym nowym tworze. Piłeś i nie masz pewności, czy możesz jechać? Skorzystaj z jednorazowych alkotestów. Pomysł radnego Filipa Gryko po kilku miesiącach został zrealizowany. W 7 punktach w mieście zamontowano automaty, w których można kupić jednorazowe alkotesty. Po imprezie wystarczy wrzucić do automatu 5 zł i sprawdzić, czy wolno nam siadać za kółko. To laboratoryjny test, który potwierdza skuteczność jednorazowych alkotestów dostępnych od wczoraj w Zielonej Górze. Elektroniczny alkomat precyzyjnie określił liczbę promili w tym roztworze. Zmienił barwę. Nie myli się również jednorazowy alkotest. Pojawiający się w wyznaczonym miejscu zabarwienie wskazuje, że nie powinniśmy wsiadać za kierownicę. I to jest, można powiedzieć, 0,002 promila. To jest do 14. Jest bardzo wysoka dokładność tutaj tego pomiaru. Więc tutaj można już dokładnie zobaczyć, porównać, jak zachował się jednorazowy automat. Takie automaty na alkotesty wczoraj i dziś zostały zainstalowane w mieście, głównie na dużych osiedlach i na Starówce. Tam, gdzie jest skupisko mieszkańców, ludzi, gdzie się ludzie kręcą, że mogli sobie taki alkomat rano albo wieczorem zakupić i sprawdzić się i wydmuchać. I na dzień dzisiejszy już 7 takich lokalizacji jest. Wczoraj montowaliśmy pierwsze, dzisiaj montujemy ostatnie takie maszyny, jak tu Państwo widzicie. To jeden z takich punktów przy sklepie Intermarché na Zaciszu. Jak ja będę chciał wypić, to i tak wypiję, ale pójdę pieszo, nie rowerem.
Zasada działania jest bardzo prosta. Gdy po imprezie chcemy wrócić do domu, a nie mamy pewności, czy możemy jechać, do maszyny wrzucamy 5 zł i otrzymujemy 2 alkotesty. 4 piwa w jednym dniu, inaczej później one się rozmożą i będzie, że na przykład po 4 godzinach człowiek będzie już mógł jechać, bo się raz przedmuchał, natomiast na drugi dzień też 4 piwa wypije, ale stan zupełnie może być inny. On powie, a wczoraj już byłem trzeźwy, to już nie sprawdzam się. Też trzeba za każdym razem, bo organizm za każdym razem inaczej reaguje na, przyjmuje alkohol i spala ten alkohol. To pomysł radnego Filipa Gryko, który przeznaczył na zakup automatów z alkotestami 25 tysięcy złotych z puli pieniędzy, jaką radni otrzymują od prezydenta miasta na drobne inwestycje. Jest szansa, że uratuje się, nie wiem, jedną osobę, miejmy wypadek, jeden może śmiertelny, może w ogóle mniej wypadków w Zielonej Górze, może w ogóle, że o tym się mówi, to będzie głośno, to może ktoś się zastanowi, na czym wyjedzie po pijaku z domu czy pod wpływem. Uzupełnieniem urządzenia w alkotesty oraz nadzorem technicznym zajmie się Fundacja Bezpieczne Miasto. Będziemy sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy to działa i jeśli będą jakieś takie potrzeby. Oczywiście też będziemy współpracować z policją, żeby też te punkty były objęte takimi patrolami, żeby faktycznie nie doszło do wandalizmu. Automaty z alkotestami przyjmują jedynie monety 5-złotowe. W tej cenie otrzymujemy pudełko, w którym znajdują się 2 jednorazowe alkotesty. Straż Miejska nie wlepi już nam mandatu za spacerowanie z psem bez smyczy czy kagańca. Właściciele czworonogów biorą jednak pełną odpowiedzialność za podopiecznych i jeśli pies będzie zagrażał bezpieczeństwu, mogą zapłacić nawet 250 zł kary. Inicjatywa dla zwierząt apeluje, jeśli pies wymaga kagańca, dobierzmy taki, żeby mógł napić się w nim wody. Na taki spacer można się już wybrać bez groźby mandatu. Pies nie musi być prowadzony ani na smyczy, ani w kagańcu. Wystarczy, że właściciel sprawuje nad nim kontrolę, a zwierzę jest oznakowane. Jeżeli agresywny, to powinien być z kagańcem. A jeżeli taki malutki? No to chyba plaster w aptece tylko. Duże psy powinny mieć, a te małe to chyba, że jest agresywny, no to wtedy jest co innego. Nie, ale tak jak jest spokojny, to... Tym bardziej, że jest właścicielem, nie? No to raczej kaganiec niepotrzebny jest. Jak się puści psa samego i żeby tego, to wtedy tak, w kagańcu najwyżej. Wtedy może biegać, ale jak ze mną jest, to może być bez kagańca. Strażnicy miejscy zapowiadają, że problemy właścicielom będą robić tylko wtedy, kiedy zachowanie psa będzie wydawało im się niebezpieczne. Zgodnie z artykułem 77 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny od 50 do 250 zł. Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele psów tak zwanych ras agresywnych, jak rottweiler czy bulldog amerykański. Są rasy psów groźnych i jeżeli te psy bez kagańca idą, no to już wówczas reagujemy. Oprócz przepisów, w prowadzeniu psa najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Najważniejsze jest to, żeby właściciel znał swojego psa. Jeśli uważa, że ten pies może stanowić zagrożenie dla kogoś, to niech założy ten kagańc. Paweł Bodnar z Inicjatywy dla Zwierząt jest jednocześnie kierownikiem zielonogórskiego schroniska i przeciwnikiem kagańców. Jeśli pies już musi go mieć, trzeba wybrać odpowiedni. Który daje możliwość psu i otworzenia pysku w środku, żeby mógł się pies chłodzić, tak? Wiadomo, psy chłodzą się w dużej części przez język. No i też, żeby miał możliwość na przykład przy takiej temperaturze, nie wiem, napić się na przykład. 33 parlamentarzystów podpisało się właśnie pod pismem, które ma trafić do komendanta głównego policji, by przeszkolił funkcjonariuszy z ustawy o ochronie zwierząt. Nabór na 2 kierunki definitywnie zamknięty, ale wolnych miejsc na pozostałych nie brakuje. Uniwersytet Zielonogórski bilansuje pierwszą rekrutację na rok akademicki 2014-2015. Kierunki logistyki i pielęgniarstwa zostały w pełni obsadzone. Zgodnie z uchwałą rekrutacyjną na Uniwersytecie Zielonogórskim nie ma listy rezerwowych, dlatego na pozostałych 51 kierunkach uruchomiona została druga rekrutacja. Dużym zainteresowaniem cieszy się prawo. Do tej pory te studia wybrało blisko 150 absolwentów szkół średnich. W biurze rekrutacji pojawiają się zarówno ci, którzy swoją studencką przygodę w Zielonej Górze zamierzają dopiero rozpocząć, a także tacy, którym Uniwersytetu Zielonogórskiego ciągle mało i starają się o miejsce na studiach drugiego stopnia. Ponieważ już zacząłem te studia jako licencjat, więc jak najbardziej należałoby tutaj kontynuować to na magisterce, żeby mieć pełne uprawnienia do nauki w tym zawodzie.
Dominik zastanawiał się nad wyborem innych uczelni, ale najbardziej odpowiada mu oferta UZ-u. Dominik na czas studiów pierwszego stopnia zamierza zostać w rodzinnym mieście. Uważam, że tutejsza szkoła jest równie dobra jak inne, poznańska, wrocławska. No kwestia też kierunku, co prawda nie wszystko jest tutaj na miejscu. Kwestia kto czego potrzebuje i czego oczekuje ze szkoły. To czego ty potrzebujesz i oczekujesz? Na razie inżyniera, a później zobaczymy. Na listach pierwszego naboru znalazło się 2000 zakwalifikowanych kandydatów. Żeby rozpocząć studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, muszą oni do 30 lipca potwierdzić wolę studiowania. Na tę chwilę nabór na logistykę i pielęgniarstwo został wstrzymany. Dwa kierunki niestety wypełniły limity, nie prowadzimy na nie rekrutacji, przynajmniej na tą chwilę. Do 30 lipca czekamy na potwierdzenie. Jeżeli wśród tych osób, które zostały zakwalifikowane, część nam nie potwierdzi, one zwolnią miejsca i również na te dwa kierunki będziemy rekrutację prowadzić. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno stare, jak i nowe kierunki. Takie jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja biznesowa w języku rosyjskim, czy filologia angielska. I tutaj dzięki właściwie życzliwości pana rektora, który zwiększył limity, wszyscy zostali jak gdyby przejęci. Uniwersytet czeka na przyszłych prawników. Z nowego kierunku jak na razie chce skorzystać niespełna 150 osób. Popularnością cieszył się, można powiedzieć, dużą. Duży limit, dużo chętnych. Natomiast do 30 lipca czekamy jeszcze na wyniki potwierdzeń. Tak? Wówczas będziemy widzieć, ile jeszcze miejsc zostało, czy ten limit na drugi nabór będzie zwiększony, czy pozostanie bez zmian. No, czas pokaże. Liczba absolwentów szkół średnich, którzy są zainteresowani kształceniem na UZ-cie, jest o 10% mniejsza w porównaniu z rokiem ubiegłym. To efekt niskiej zdawalności egzaminu maturalnego. 13 września te osoby, którym nie udało się zdać matur, otrzymują dopiero poprawki, wyniki z tych poprawionych matur i dla nich również jest czas na to, żeby zdążyły złożyć dokumenty. Lista przyjętych na studia po pierwszej rekrutacji zostanie ogłoszona 30 lipca. Druga rekrutacja zakończy się 15 września. Wyniki i listy naboru można śledzić za pomocą strony internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lao Che, Manu Chao czy Kimani Marley to tylko muzyczny ułamek tego, co usłyszymy z dużej sceny tegorocznego Woodstocku. To już 20. edycja festiwalu, więc możemy liczyć na znacznie więcej. Woodstock to nie tylko promocja muzyki i wolności, ale i lubuskiego. W tym roku pokażemy się z miodowo winnej strony. Powtórka z rozrywki w tym roku już po raz 20. Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą rusza oficjalnie 31 lipca. Ci, którzy byli poprzednimi laty, polecają i kuszą. Siedziałam cały Woodstock, w sumie tak tyle, ile trwało, czyli tam 3 dni. I no, muszę powiedzieć, że no, było lepiej niż się spodziewałam na pewno. Wesoło, dużo fajnych ludzi, było ciekawych osób. Jako małe dziecko jeździłam z rodzicami jedynie. I jak wrażenia? Ciekawie. Na pewno pojadę, gdy będę znowu pełnoletnia. Znowu, dopiero. Byłem rok temu i 2 lata temu. No, byłem to... No co powiedzieć, no fajne przeżycie. Ja też byłam kilka już razy i też teraz wspominam, jest to niesamowite przeżycie dla każdego młodego człowieka. Jeżdżą moi przyjaciele, jeżdżą moje dzieci. Jakie wrażenia przywożą? Są zachwyceni. Zachwyceni i Woodstock jest dla nich czymś wyjątkowym. Trochę im zazdroszczę. Długoterminowe prognozy mówią o wysokich temperaturach. Gorąco ma być również na 2 scenach, na których przez 3 dni festiwalu pojawi się niemal 30 wykonawców. Jest dużo ciekawych koncertów w tym roku. Jest 20-lecie i wydaje się, że będzie całkiem ciekawy. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Zespoły to głównie Nakome, Wuchatego i Kabanosa. Rzeszą osób, które przyjadą na Woodstock z całej Polski. Urząd Marszałkowski chce pokazać, że są lubuskiem. Tradycyjnie już na festiwalu stanie specjalna strefa, która ma nas pokazać z najlepszej strony. Będziemy promowali lubuski szlak wina i miodu. Pokażemy, że jest to młode województwo, rozwijające się z pasją. Będzie darmowy dostęp do internetu, więc pokazujemy tutaj tam naszą zieloną krainę nowoczesnych technologii, że one u nas są, korzystamy z nich i chcemy też je pokazać innym. Nie zabraknie również akcentu sportowego. Lubusiki, czyli boiska do gry w siatkówkę plażową, czekają na Woodstockowiczów. Będziemy rozgrywali mecze, wyłaniając najlepszą drużynę. Natomiast poza godziną
godzinami eliminacji Woodstockowicze po prostu będą sobie mogli pograć w piłkę. Wielkie odliczanie do festiwalu można już zacząć. Szczegóły można zagłębić się na woodstockowej stronie internetowej. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko w imieniu całego zespołu. Serdecznie dziękuję za uwagę i proszę zostać z nami. Przed nami pogoda, sport i powiększenie. Do zobaczenia.